Cześć, witam Was. Dużo ludzi pytało się mnie w ostatnich dniach, czy mi zasypał śnieg. Nie, nic takiego się nie stało. Nie wiem, czy tu widzicie z tyłu tam przez okno. Jeszcze nie ma u nas żadnego śniegu. Kilka dni temu zrobiło się dosyć chłodno, ale żadnego śniegu jeszcze tutaj nie mieliśmy w Filadelfii, czy też tutaj w naszym rejonie. Śnieg spadł dalej tam na północ, w stanie Nowy Jork. Przysypało ich trochę, dosyć sporo. No ale dzięki za oglądalność, dzięki za wszystkie komentarze pod ostatnim odcinkiem, za wszystkie łapy. Witam w ogóle wszystkich nowych subskrybentów. Mam nadzieję, że znajdziecie tutaj coś ciekawego dla siebie na tym kanaliku moim śmiesznym. Dzisiaj chciałem dokończyć, może nie dokończyć, ale przedstawić kolejną część mojej historii imigracyjnej. Ostatnio skończyłem na tym, że po prostu musiałem zamknąć firmę w Polsce, musiałem odrabiać wojsko, a po odrabianiu wojska okazało się, że nie było za bardzo pracy nigdzie, no i postanowiłem, że muszę coś z sobą zrobić, no i postanowiłem wyjechać, nie? Wziąłem ze sobą mojego kolegę, który też moim sąsiadem był, no i kupiliśmy sobie bilety na autokar. Dlaczego na autokar? Dlatego, że były tanie, a my potrzebowaliśmy jak najwięcej pieniędzy, żeby mieć na start, nie? No i nasze mamy zapakowały nam walizki pełno różnych jakichś konserw, jakichś zupek w proszku, jakichś tam innych cudów, nie? Jakbyśmy to na Antarktydę jechali, gdzie nic nie rośnie, nie ma jedzenia. No i wyruszyliśmy, jechaliśmy długo, w ogóle musieliśmy najpierw dojechać do Londynu, nie, żeby później tam się przesiąść. No i jechaliśmy, wreszcie dojechaliśmy do Londynu, tacy wykończeni, bo to bardzo długo się jechało. No i nie mieliśmy nic, praktycznie mieliśmy zero jakichś planów tam, nie, żadnego noclegu nie mieliśmy zaklepanego, nic. Nie jest to takie dobre, żeby tak robić. Nie zachęcam nikogo do robienia tego. No ale ja to od zawsze taki byłem, że zazwyczaj nie planowałem jakoś tak moich przygód. Jakoś tak nie, jak miałem jakiś taki generalny plan działania, ale nie tak, żebym miał wszystko zaplanowane, zapięte na ostatni guzik, nie? Tak jak w tym przypadku, nie było tak, że plan był, że jedziemy do Szkocji, nie? Ale nie było takiego planu, że zatrzymam się tam, będę miał nocleg, to i to i to. Po prostu tak pojechaliśmy sobie. Bo ja mam to zazwyczaj takie poczucie w sobie, że czuję się bezpiecznie. Może to jest nie za dobre, bo czasami jednak no, trzeba się bać pewnych sytuacji, nie? I pewne sytuacje mogą być niebezpieczne, ale w niektórych sytuacjach mam takie poczucie, że taka intuicja jakby, która mi mówi, nie ma się czego bać tym razem, idź i to zrób, nie? I coś w tym wypadku po prostu czułem tak samo, nie? Że po prostu pojadę i coś z tego wyjdzie, nie? I coś dobrego z tego będzie. No i też tak zrobiliśmy, nie? Pojechaliśmy. No jak przyjechaliśmy do Londynu, przybyliśmy na Victoria Station, to pierwsze co, to musieliśmy znaleźć jakiś nocleg i musieliśmy zakupić bilety na autobus do Edynburga, do Szkocji. No i tam trochę połaziliśmy, daleko nawet żeśmy nie szli. Poszliśmy na Warwick Street, który jest nieopodal tam, zaraz Victoria Station. Cała uliczka jest usiana różnymi hotelikami małymi. Chodziliśmy od drzwi do drzwi i pytaliśmy się o noclegi i znaleźliśmy najtańszy, nie? Bodajże, nie pamiętam, to było 30 za noc, czy jakoś tak, ale
po rozmowie z tym właścicielem, on się pytał, nie, to co wy robicie, skąd jesteście, nie? No ja mu mówię, nie, że przyjechaliśmy z Polski, jedziemy do Szkocji w poszukiwaniu przygód, nie? No i on taki był wyrozumiały, bardzo, bardzo przyjazny. Ja to mam dla was taki pokój tam na samej górze, mały pokoik. Za 15 funtów możecie się przespać. I no i spoko, nie? Pokoik bardzo czysty, ładny, z dostępem do prysznica. Mogliśmy się odświeżyć fajnie. No i następnego dnia trochę tam pochodziliśmy sobie po Londynie, pozwiedzaliśmy. Mieliśmy zakupiony bilet na autobus, który wyjeżdżał po godzinie 22. No i opuściliśmy Londyn wieczorem, jechaliśmy przez noc całą i przyjechaliśmy raniutko do Edynburga, nie, w stolicy Szkocji. No i wysiadamy z tego autokaru, daliśmy nasze walizki do schowka tam na tej stacji autobusowej. No i ja jeszcze nigdy nie słyszałem tak akcentu szkockiego, nie? I to był dla mnie trochę taki szok, jak pierwszy raz usłyszałem takich Szkotów mówiących z takim ciężkim szkockim akcentem. To mnie trochę przestraszyło, bo nie mogłem niczego zrozumieć, nie? I mówię, o kurczę, co się dzieje? Jak oni tak gadają, nie? To nie jest ten angielski, którego ja się uczyłem w Polsce, nie? No i byłem taki zszokowany trochę, nie? No ale co? Musieliśmy najpierw znaleźć jakieś lokum znowu i znaleźć pracę. No to pierwsza rzecz, którą zrobiliśmy, to do Job Center. Job Center to dla tych, którzy nie wiedzą, to są takie urzędy pracy w Wielkiej Brytanii, nie? No i tam bardzo, bardzo przyjaźnie nas potraktowano. Urzędas, który nas przyjął, David miał na imię, jeszcze pamiętam, spytał się, nie, skąd wy jesteśmy. Z Polski jesteśmy, przyjechaliśmy tutaj w poszukiwaniu pracy, nie. No i on taki był taki zadowolony, że bo byliśmy jednymi chyba z pierwszych Polaków po wejściu Polski do Unii, którzy tam przyjechali, nie, do tego Edynburga. I on tak jeszcze nikogo nie spotkał, nawet mi to powiedział, że jesteśmy pierwszymi takimi chyba z tych nowo przybylskich tak zwanych, nie? No i tego. I oczywiście nie mieliśmy niczego załatwionego, nie mieliśmy ani numeru ubezpieczenia, czyli National Insurance, nie mieliśmy telefonów jakichś, na które mogliby do nas pracodawcy dzwonić, nie mieliśmy nawet stałego adresu. Nic nie mieliśmy, praktycznie byliśmy nieprzygotowani, nie? No i on o tym wszystkim nam powiedział, uświadomił nas, co musimy najpierw załatwić. No ale jakby już otworzył nam plik w komputerze, otworzył folder dla nas i już jakby zaczął cały ten proces dla nas, nie? No i wylistował nam wszystko, co mamy do zrobienia. No i żeby do niego wrócić, jak będziemy mieć te wszystkie rzeczy załatwione, nie? No i też przy okazji polecił nam taki hostel młodzieżowy, zaraz za rogiem. Mówi, że przystępne ceny i że fajne miejsce. No i jak powiedział, tak zrobiliśmy. Poszliśmy tam, trochę taka ta uliczka podejrzana, taka ciemna, zaraz przy jakiejś knajpie takiej, nie? Wchodzimy do tej klatki schodowej, a w ogóle to dla tych, którzy znają Edynburg, to się znajduje ten hostel na Register Street, zaraz naprzeciwko hotelu Balmoral. No ale wchodzimy do tej klatki schodowej, jakieś takie graffiti wszędzie na ścianach. Kurczę, gdzie my jesteśmy, nie? Tak nie za bardzo czuliśmy się tam bezpiecznie, nie? No ale wchodzimy po tych krętych schodkach do góry. No i ten hostel okazuje się, że jest dosyć czysty, schludny. Ludzie, którzy tam mieszkają, wyglądają normalnie. No i tak gadu, zarejestrowaliśmy się tam chyba na kilka dni. Cena faktycznie była dosyć tania, bo coś chyba jakoś 10 funtów za noc, czy jakoś coś takiego taniego, nie? No i co? I pierwsze co, to, no oczywiście, rzuciliśmy te nasze wszystkie rzeczy, ulokowaliśmy się tam.
No i wyruszamy w poszukiwaniu pracy, nie? I idziemy wzdłuż ulic, od drzwi do drzwi, tam pytamy się. Oczywiście jakiś tam jeszcze internetowy research zrobiłem. Trochę poszperałem w internecie jakieś adresy różnych agencji takich pielęgniarskich, takich opieki, agencji opieki dla niepełnosprawnych, bo miałem doświadczenie w pracy w szpitalu, nie, z Polski, więc pomyślałem sobie, że czemu by nie spróbować w służbie zdrowia czegoś znaleźć, nie? I miałem adresy szpitali różnych, no i tak chodziliśmy od szpitala do szpitala, zostawiałem mi tam ich podanie, nie? Brałem aplikacje, nie, wypełniałem aplikacje, no ale też te aplikacje wszystkie chciałem, żeby podać tam różne takie informacje, jak numer telefonu i tak wszystko, jeszcze tego nie mieliśmy, nie, ale uświadomiło nas to, że musimy to jak najszybciej zdobyć. No i co dalej, no? No i tak chodzimy, w ogóle bardzo przyjemne doświadczenie takie było, że ci pracodawcy potencjalnie nas traktowali z takim szacunkiem i w bardzo kulturalny sposób, nie? Że jak przychodziliśmy, to zawsze słuchajcie, usiądźcie tutaj sobie, może herbatki się napijecie czy czegoś. Mówię, no spoko, i dali nam herbatkę, jakieś tam herbatniczki i sobie siedzieliśmy i czekaliśmy, aż nas oficjalnie przyjmą, nie? No i później pytali się, co nas sprowadza, tego, kim jesteśmy, co chcemy, nie? Ale zawsze z takim jakimś szacunkiem, z taką kulturą. I to jest tak, to było bardzo takie budujące, nie? Że i taki też taki szok dla nas, bo no niestety przyzwyczajeni byliśmy do tego, że w naszym kraju ojczystym nie zawsze urzędasy i różni tam inni ludzie traktują siebie nawzajem w tak ładny sposób, nie? No teraz na pewno się to trochę zmieniło na lepsze, bo wiadomo, Polska rozwija się jednak cały czas, i to kulturalnie, i w ogóle, także nie wiem na pewno, jak jest, bo już dawno w Polsce nie byłem, ale z tego, co słyszę od mojej rodziny, od innych, to Polska się ciągle zmienia, nie? I zmienia się na lepsze. No niektórzy się ze mną nie zgodzą, ale często jest tak, że po prostu niektórzy też są młodzi, nie pamiętają, jak kiedyś w Polsce było, nie? No, ale no i tak chodziliśmy cały dzień chyba, i pod wieczór byliśmy już trochę tacy wymęczeni, mój kolega był trochę taki też już no troszkę podłamany, nie, że niczego nie znaleźliśmy, ale mówię, no słuchaj, przecież dopiero chodziliśmy jeden dzień, nie? Dopiero jeden dzień szukamy pracy, to się tak nie znajduje, nie, raz, dwa, nie. No i ci ludzie w tym hostelu też tak z nimi gadaliśmy i w ogóle tak się zaprzyjaźniliśmy szybko z nimi, no i mówią nam, no słuchajcie, no nie załamujcie się, przecież dopiero jeden dzień szukaliście, ludzie szukają pracy miesiącami, nie. No i spoko, nie? Następnego dnia załatwiliśmy sobie te telefony, to wszystko. No i wyruszyliśmy znowu w poszukiwaniu, nie? No i przy okazji tam idziemy sobie taką ulicą. Dla tych, którzy znają Edynburg, to tutaj powiem, że to jest Nicholson Street. Zaraz przy Royal Mile, przed wejściem na North Bridge. Żeby ci, którzy znają Edynburg, żeby mogli sobie to zwizualizować, nie? Tam był taki sklep i chyba dalej jest, nazywa się The Heritage of Scotland. Jest to sieć sklepów, które zajmują się sprzedażą różnych takich pamiątek związanych ze Szkocją, różnych kiltów, bluz jakichś tam różnych figurek małych, kartek pocztowych, kalendarzy, różnych takich bajerów szkockich, nie? No i tam jest taka naklejka na ścianie, że mamy pokój do wynajęcia za 300 funtów na miesiąc. No i to nas tak zastanowiło, bo 300
300 za miesiąc, to mieć swój pokój to dosyć fajna rzecz, nie? Mogliśmy zapłacić, a w kieszeni chyba mieliśmy jakieś 500 funtów czy coś razem. Nie pamiętam dokładnie, ale nie było to dużo. No i co? Wchodzimy do sklepu. No i mówię, nie? Czy możemy rozmawiać tutaj z kierownikiem, nie? No i ten cały boss przychodzi. W ogóle to był taki Hindus. W ogóle miał turban na głowie, bo jest Sikh, taka religia. No i pytam się o ten pokój, nie? On mówi, no super, mamy ten pokój. W ogóle pyta się, skąd jesteśmy. Ja mówię, no przyjechaliśmy z Polski, szukamy jakiejś pracy, nie? No on mówi, a pracy szukacie? No to ciekawie, no słuchajcie, bo ja potrzebuję pomocników tutaj do sklepu. Mamy w ogóle sklep, sieć sklepów. Moja rodzina ma tą sieć sklepów tutaj w Edynburgu i zawsze potrzebne są ręce do pracy, nie? O, super, nie? Od razu praca się znalazła. No i postanowiliśmy, że skorzystamy z tego jego oferty i wynajmiemy sobie ten pokój od niego. No i zaczniemy też pracować tam, nie? No i co? Wracamy do tego... Aha, jeden kłopot był. Bo okazało się, że on chciał depozyt, security deposit na ten pokój, czyli chciał jakby zamiast 300 funtów, to 600 funtów, nie? Jako taką wpłatę, pierwszą wpłatę, nie? No i... No nie mieliśmy tyle kasy i trochę był problem, no ale... Powiedzieliśmy mu, że zadzwonimy do niego i mu powiemy, jaka jest nasza decyzja, nie? No i jak wróciliśmy do tego hostelu, to tam pod wieczór wszyscy się gromadzili zawsze w kuchni, tam na herbatce, czy na piwku, czy coś. I tak rozmawiamy z tymi wszystkimi innymi ludźmi, oni byli z różnych krajów. Jeden był Szkot, któremu w domu sufit spadł na głowę, bo mu... Po prostu mieszka w tak starym budownictwie i ci jego sąsiedzi regularnie zalewali podłogę, że ta podłoga tak spróchniała, że no pewnego razu po prostu spadł sufit na głowę temu kolesiowi, nie? No i musiał gdzieś się podziać, więc firma ubezpieczeniowa płaciła mu za ten hostel, w którym on tam mieszkał, nie? Bardzo fajny facet w ogóle, trochę taki alkoholik, uzależniony od alkoholu, ale... Naprawdę dobry człowiek i miał taką historię, że po prostu był bardzo wykształcony, jest bardzo wykształcony, był nauczycielem gdzieś w szkole, ale żona od niego odeszła, zdradzała go i no i po prostu zaczął pić, nie? Zaczął pić i od tamtej pory, no później zwolnili go z pracy i trochę po prostu, no, tego jego życie tak stoczyło się trochę, nie? No i był trochę taki uzależniony od siedzenia w pubie, nie? No, ale był bardzo dobrym człowiekiem. W ogóle zaoferował nam, że jak potrzebujecie jakichś pieniędzy, 1000, 2000 funtów, ja wam pożyczę, nie? Zobaczcie, po prostu znaleźliśmy go dopiero jeden dzień, a już nam chciał pomóc w taki sposób, nie? Mnie to dosyć tak ruszyło, nie? No bo ja nie wiem, czy bym tak potrafił zaufać komuś, kogo dopiero znam jeden dzień. Także taki morał z tego jest, że nigdy nie wolno sądzić człowieka po wyglądzie albo po tym, czy jest pijakiem, czy coś, nie? No, widzicie, ten człowiek był naprawdę dobrym człowiekiem, był chętny, aby nam pomóc i ufał nam, nie? No, ale... Resztę będę musiał przełożyć na następny odcinek, bo zaczyna się znowu to robić długie, już prawie 20 minut nawijam. Słuchajcie, do usłyszenia w następnej części. Jeszcze raz dziękuję za wszystkie komentarze. Pozdrawiam was serdecznie. Postaram się nagrać kolejny odcinek jak najszybciej. W ogóle w sobotę jadę do Nowego Jorku z moją żonką i z kolegą i jego dziewczyną. Będziemy zwiedzać Statuę Wolności. Czas nam nie pozwala na to, żeby wejść na samą górę, ale przyjdziemy się przytulić z nią i zrobimy sobie kilka zdjęć
ja też mam taki plan, że może jak się uda, to coś nakręcę. No i później też będziemy płynąć na Ellis Island. Ellis Island to jest taka wyspa, na której przyjmowano, taka historyczna wyspa, gdzie historycznie przyjmowano wszystkich emigrantów z całego świata. To właśnie oni najpierw przybywali do Ellis Island. I tam był taki urząd imigracyjny właśnie tam. Obecnie to już nie funkcjonuje w taki sposób jak kiedyś, ale jest to po prostu muzeum emigracji, nie? Więc mam nadzieję, że coś tam nakręcę, nie? Dobra, dzięki Wam bardzo za oglądanie jeszcze raz. Naprawdę doceniam Was, bo widzę te Wasze komentarze i widzę, że normalni ludzie oglądają te moje filmiki. I naprawdę to doceniam i bardzo mnie to cieszy, nie? Że ten kanał przyciąga takich, a nie innych ludzi, nie? Bo na niektórych kanałach to patrzę i po prostu widzę bagno. Że po prostu ludzie zostawiają takie komentarze czasami na tych filmach, że a tutaj faktycznie ludzie są na poziomie i naprawdę to tak sprawia, że dobrze się czuję, że faktycznie oglądają to ludzie inteligentni i to jest taka fajna rzecz. Dzięki Wam, miłego wieczoru, cześć.